Szósta edycja Pingla Cup ogólnopolskiego turnieju Żaków. Dzisiaj sobota, Grodzisk Mazowiecki, a moimi gośćmi są Julia Tatysiak i tata Julii, Jarosław. Przyjechali z Chełma, reprezentują klub KS Ogniwo. I Julia, powiedz mi, kto jest twoim trenerem w klubie? Tomasz Czyrułowicz i Jacek Kozłowski. I który z tych trenerów nauczył cię takiego świetnego backendowego serwu? Bo obserwowałem, jak grasz przed chwilą. Masz ze świetną rotacją taki boczno-górny serwis backendowy, a potem ostry atak forehandem. To który cię tak nauczył trener grać? Jacek Kozłowski. Pozdrowimy, tak? Trenera Jacka, pomachamy. Pozdrawiamy trenera Jacka i cały zespół trenerski. Czy to jest twój pierwszy przyjazd do Grodziska? Nie. A kiedy byłaś ostatnio? W 2018. Czyli 2 lata temu i grałaś jako skrzatka wtedy? Tak. I co pamiętasz z tego turnieju? No, że było bardzo miło. I w ogóle byli mili ludzie i w ogóle. I to sprawiło, że postanowiłaś odwiedzić nas jeszcze raz? Tak. Bardzo się cieszymy. Panie Jarosławie, pańska córka gra w tenisa stołowego. Niech mi pan powie, co państwa skłoniło do tego, żeby właśnie wybrać ten sport? Czy jak to się stało? Jakie były początki? Poprzez drugą córkę, Paulinę, która zaczęła grać. No już w tej chwili chyba jej się troszkę znudziło. No ale tak ją zachęciła Paulina. Pojechała z nią na pierwszy trening, spodobało się i tak do tej pory pozostało, także... Czyli starsza siostra zachęciła cię do uprawiania tenisa stołowego. A grywasz czasami ze starszą siostrą jeszcze? Zdarza ci się z nią poćwiczyć, potrenować, czy też podbijać? Tak, nawet często. Nawet często? A jak często? Nie wiem, parę dni czy coś takiego. W czasie jakichś wakacji, czy wolny, czy ferii, czy jakiś wolny, czy w weekendy? Jak to najczęściej się odbywa? Znaczy, graliśmy już dawno razem, bo wtedy chodziła na treningi, ale teraz to zbytnio nie gramy. A, teraz rzadziej. A opowiedz mi też o treningach w Chełmie. Ile razy w tygodniu trenujesz? Pamiętasz, ile razy, w jakie dni? Tak mniej więcej. No nie wiem, trenuję tak, jak trener ustawia. A jak to trener zazwyczaj ustawia? Nie wiem, czwartki chyba? Czy nie? Teraz bardzo rzadko, to znaczy, no... Przez tą pandemię właściwie to troszeczkę skróciliśmy dni, można tak powiedzieć, bo wtorki, środy, czwartki. No i trener ma też swoją pracę i musi to jakoś pogodzić. Także no chcemy jak najczęściej, ale wiadomo. A ty, Julia, chciałabyś troszeczkę, jak już będzie można, to chciałabyś troszeczkę więcej trenować? Tak, bardzo często. A powiedz mi, a jak często chciałabyś trenować? Na przykład, a jakbyś mogła trenować codziennie, od poniedziałku do soboty na przykład, to dałabyś radę? Miałabyś tyle sił? Tak. Wstała nawet o 6 rano. Naprawdę? Nawet o 6 wstała? Tak. Coś takiego. Ty musisz mieć bardzo dużo energii. A powiedz mi, Julka, czy znasz jakąś na przykład zawodniczkę naszej kadry, jakąś taką czołową reprezentantkę naszego kraju, czy jakąś zawodniczkę, która ci się szczególnie podoba, jak grasz, którą czasem oglądasz na YouTubie, zdarza ci się oglądać ping-ponga na YouTubie? No zdarza, jak mi się bardzo nudzi. A to kogo wtedy oglądasz? Natalię Partykę bardzo często. Natalia Partyka, Natalia, to może właśnie Natalii podpatrzyłaś taki świetny serwis? Może i tak. Jest jeszcze Kasia Grzybowska-Franc, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w singlu sprzed 2 lat. To jest druga nasza taka świetna zawodniczka. To też ci polecam, żebyś poobserwowała, jak ona gra, bo też znakomicie gra i backendem, i forehandem. A Julka, a powiedz mi, jakbyś miała tak zamknąć oczy i na chwilę sobie pomarzyć, o, jak ja bym chciała dobrze grać w ping-ponga i wygrać jakieś na przykład zawody takie, to jakie to by były zawody? No nie wiem, Mistrzostwa Świata czy coś takiego. Mistrzostwa Świata byś chciała wygrać. A myślisz, że to jest łatwo czy trudno wygrać Mistrzostwa Świata? No trudno trochę. A co trzeba by zrobić? No nie wiem, mieć dobry serwis i dobre podejście do tego. Dobre podejście do gry, czy do treningu, czy do zawodów? Do gry, bo tak, treningi też są najważniejsze, ale do gry to trzeba mieć podejście. Aha.
A czy przydaje się na przykład taki spryt taktyczny, o którym mówiłem we wstępie? No, może się tak często. Może się przydaje, tak? Czyli być może coś tam, co, o czym mówiłem, być może się przydaje. A panie Jarosławie, a proszę mi powiedzieć, widzi pan jakieś, tak, właśnie, jakieś szczególne zalety, czy jakieś zalety tego, że córki uprawiały, czyli Julka teraz dalej uprawia tenis stołowy? Jak miałby pan powiedzieć jakąś najważniejszą zaletę tenisa stołowego? Chyba dyscyplina. Dyscyplina, że wymaga od dziecka dyscypliny? Tak, tak, tak. Zaangażowania. W ten sposób. I też chyba koncentracja, prawda? Bo trzeba się skupić na tej grze, na zawodach. Myślisz, Julka, że koncentracja jest ważna? No, przyda się każdej chwili, ale jest bardzo ważna. Ale jaka jest? Bardzo ważna. Bardzo ważna. Ja zrozumiałem, że łatwa, że dla ciebie to jest, tam skoncentrować się, to jest bardzo proste. Po prostu trzeba obserwować, oczy takie zrobić wielkie, nie? Timo Bolo, o którym wspomniałem, to takie oczy ma wielkie, takie robię do odbioru serwu, żeby dobrze widzieć rotację. Czyli trzeba dobrze obserwować piłkę. Julka, no, na mnie ogromne wrażenie zrobiło to, co powiedziałaś, że no, jakbyś tak zamknęła oczy, pomarzyła, to byś nawet chciała wygrać Mistrzostwo Świata. To jest bardzo ambitny plan. Myślę, że przydałyby się właśnie takie treningi codzienne wtedy. Porozmawiajcie z trenerami, może niedługo ta cała pandemia się skończy, będzie można już trenować codziennie. No my tylko będziemy ci kibicować, wszyscy z Grodziska, i tobie, i tacie, bo rodzice są bardzo ważni w tym całym procesie. No i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych edycjach w Grodzisku. Co ty na to? No tak. Czyli do zobaczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.